Witam wszystkich w kolejnym filmie Jak ukręcić muchę i dzisiaj w dalszym ciągu chcę Wam zaprezentować kolejne mikro. Tutaj mamy taką muszkę, którą można oczywiście wykonać też i w większych rozmiarach. Ta jest na haczyku numer 16, srebrna główka, haczyk JS03. Kara. I przystępując do wykonania, będzie nam w pierwszej kolejności potrzebna nić fluo, żeby wykonać ogonek. Tutaj w tym przypadku jest Fire Orange. No i nawijamy sobie na haczyk nić. Tak, żeby tutaj sobie złapać już ogonek. Ogonek będzie z malarda, parę promyków malarda. Mocujemy do haczyka. No, akuratnie tutaj odległość, taka długość ogonka jest sam raz. I teraz tutaj musimy sobie parę razy zrobić takie pogrubienie na tym punkcie, gdzie będzie ten fluo widoczny, taki zaakcentowany segment. I od razu ja sobie tutaj łapię to nicią wiodącą, którą będziemy wykorzystywać w dalszym ciągu. To jest Uni 200, to jest brązowa nić. Ale tu będzie wszystko schowane, także tu ta nić, kolor tej nici ma niewielkie znaczenie. I teraz tak, żeby sobie wzmocnić ten akcent fluo, bo on, zapewniam Was, rozwali się przy kontakcie z rybami, ja sobie tutaj to kleję UV delikatnie, smaruję, no i utwardzamy to latarką. Tutaj chwilkę tylko wystarczy, bo tego kleju wiele nie ma, także to łapie bardzo szybko. Wystarczy. Dobra, i teraz następną rzeczą, którą musimy przymocować do haczyka, jest taki tinsel tego typu. To jest taki kolor, widzicie, to jest trudno mi nazwać żółty, ale on jest taki dość mocno transparentny. No i kawałek tego sobie obcinamy i mocujemy do haczyka. I teraz tak, kawałek sobie tutaj przejadę tą nicią wiodącą, wrócę i kolejną rzeczą, którą będę chciał tutaj przymocować do tego haczyka, jest żyłka. A to ja używam bardzo cienkich żyłek do wzmacniania konstrukcji tych much. Po prostu ten tinsel też jest delikatny, ale jak go przewiążę żyłką, to nabiera to troszeczkę większej trwałości i dłużej nam będzie ta muszka służyć. Tułów wykonamy z sierści zająca. To jest taka jasna sierść z maski zająca. Też tutaj staramy się nie dawać tego grubo, bo muszka jest naprawdę mała, więc nie dajemy tej sierści za wiele. Zawsze można dołożyć niż ściągnąć. No i owijamy sobie teraz tutaj dookoła haczyka, kierując się w stronę główki. Powstaje nam tułów i ten tułów przewiążemy sobie tą lametką, tym tinselem,
tak, żeby tylko był widoczny, nie żeby to był zwój przy zwoju, ale o, widzicie, tak, trzy razy to jest wystarczająca ilość. On będzie widoczny w wodzie, będzie tam połyskiwał. No i żyłką w drugą stronę owijam, niż ten tinsel szedł, tak żeby na skos się te dwa materiały krzyżowały i wtedy mam świadomość tego, że jeden, drugi trzyma, nie mijają się tam gdzieś i będzie to wzmocnione mocno, to lepiej. No i teraz muszę sobie jeszcze troszeczkę wyczesać tą sierść, tak żeby ta muszka troszeczkę była bardziej taka atrakcyjniejsza, tak żeby żyła w wodzie. Zawsze jak tam jakieś kłaczki się ruszają, to jest lepiej. No i dobra, to jest wystarczająco. I teraz tak, następną rzeczą to jest taka delikatna jeżynka. I tutaj jeżynkę wykonamy z piórka kuropatwy. To jest takie pióreczko kuropatwy i teraz to trzeba mieć takie kleszczyki, które służą do wkładania w rozdwojoną nić i potem skręcenia tego tą nicią. To jest takie przydatne urządzenie, widzicie? I teraz tak, ja sobie tutaj mam o piórka i łapię sobie taką odległość, jaką chcę, żeby te piórka po prostu mi tutaj odstawały. Chowam do środka, obcinamy i teraz trzeba tą nić rozdwoić. Można to robić w pętli, ale ja nie chcę tutaj pogrubiać strasznie tej muchy i sobie wolę rozdwoić tą nić, choć ona jest bardzo cienka. Tu trzeba ostrożnie z tą nicią. Te dwusetki są dosyć cienkie i żeby rozdwoić, to jednak trzeba ją wymasować, żeby się płaska zrobiła i wtedy można szukać sposobu na jej rozdwojenie. O, mamy rozdwojoną nić. Widzicie? I teraz tutaj sobie wkładam w tą nić rozdwojoną te promyki z pióra bażanta. Trzeba to robić delikatnie. O, i jest coś takiego. I teraz możemy zobaczyć, jaka tu jest jeszcze długość tych promyków. Jeżeli one za długie, to można sobie zawsze troszkę przyciąć jeszcze delikatnie rzeczkami, tak żeby się to nie uciekły. No i jak coś, to można jakąś igłą sobie tutaj coś wyrównać. No i teraz skręcamy tą nić. Te promyki się tutaj w tej nici mocno zakleszczą. Będzie można sobie zrobić z tego taką jeżynkę fajną z pióra kuropatwy. Zawsze to inaczej wygląda niż jakieś pióra koguta czy kury. No i oczywiście przypominam, jeżeli filmy i kanał się podoba, to zachęcam do subskrypcji kanału. Nie ominie Was wtedy żaden film, żadna mucha. Delikatna jest taka jeżyneczka. No i na koniec zakończymy sobie tą muchę już kołnierzykiem takim. To będzie spektra. Taki kolor zielony. Można tutaj próbować kombinacji różnych z tą spektrą. I tak samo, niedużo, to jest mała mucha. To jest wystarczająca ilość. I teraz tak, nie wiem, czy to będzie widoczne, ale zobaczcie, ja tutaj sobie zostawiłem od główki do początku tej spektry na nici
taki odcinek 1,5 cm może, po to tylko, żeby nie wiązać tego od razu, tylko ta nić już mi się tutaj ładnie zamykała w pętli. Nie w pętli, tylko w tym wykończeniu. O, i mamy zrobioną muszkę, kołnierzyk. Obcinamy. No i muszka jest skończona. Delikatna jeżynka z pióra kuropatwy. Można tutaj kombinować tą długością. Można zrobić dłuższe, można zrobić krótsze, ale jak kto tam woli, jak kto sobie sprawdzi, wypróbuje. I taka muszka jest równie skuteczna jak i inne. Także zapraszam do komentowania, czy Wam się podobała. Zapraszam do subskrypcji i pozdrawiam. I zapraszam do kolejnego filmu. Pozdrawiam.